Cześć i czołem, drodzy widzowie! Ostatnio wszedłem w posiadanie bardzo ciekawego zbioru przedmiotów, które pochodzą z pierwszej połowy XX wieku i są ściśle związane z postacią marszałka Józefa Piłsudskiego. Na początku myślałem może zrobić film biograficzny o Piłsudskim i te przedmioty gdzieś tam w międzyczasie, żeby się pojawiły na ekranie ale stwierdziłem, że to byłoby zbyt trywialne. Chcę zrobić coś innego. Pokażę Wam te przedmioty od najstarszego do najmłodszego. I na bazie tego, co one sobą reprezentują, i na bazie mojej wiedzy historycznej, spróbujemy zbudować pewną narrację. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Serdecznie zapraszam. Chronologicznie zaczniemy od najstarszego przedmiotu który pochodzi z roku 1910. Wtedy to Józef Piłsudski miał 43 lata i był życiowym przegrywem. Całe dotychczasowe życie poświęcił na walkę z Caratem w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej i walkę tę przegrywał. Nie udała się rewolucja 1905 roku, Japończycy, którzy bili się z Rosją na Pacyfiku i w Mandżury nie byli zainteresowani sponsorowaniem polskiej konspiracji, a i sam Piłsudski musiał uciekać z królestwa, ponieważ ochrana już siedziała mu na karku. No i wylądował w Galicji, w najbardziej liberalnym austro-węgierskim zaborze. I wtedy to, rok wcześniej, w 1909 roku, siedząc sobie w ubogim mieszkaniu, w zakopanem, na obdartym krześle, w podartych kalesonach, bo jedyne spodnie, jakie miał, dał do cerowania, bo były dziurawe, układał sobie pasjansa. No i wtedy odwiedził go żeromski, i pamiętacie ze szkoły, taki pisarz, o niego chodzi. No i widząc Piłsudskiego, który wyglądał jak kupa dziada, ten zaś niewzruszenie układając karty powiedział jak wyjdzie mi ten pasjans, to znak, że będę dyktatorem Polski. Także facet uparcie odmawiał zejścia z ringu, mimo tego, że życie prało go do tej pory tylko i wyłącznie prosto po pysku. Ale miał pomysł. Uważał, że niebawem mocarstwa europejskie wezmą się za łby i wybuchnie wielka wojna. I to jest także wielka szansa Polski na niepodległość żeby jednak mieć w ogóle podstawy do negocjowania tego trzeba dokonać czynu zbrojnego stworzyć w galicji szkieletowe struktury wojskowe wyszkolić kadry wejść do królestwa zanim wielkie mocarstwa zmobilizują swoje armie wywołać w królestwie powstanie pomaszerować na warszawę zająć ją wyrzucić moskali no i kiedy Niemcy już swą armię rzucą nad Wisłę no to powitać ich tam jako gospodarze Ludźmi, którzy mieli stworzyć zręby odrodzonego wojska polskiego, byli członkowie towarzystw sportowych i gimnastycznych, takich jak Związek Strzelecki, Towarzystwo Strzelec czy Polskie Drużyny Strzeleckie. Pod przykrywką uczyli się w nich wojennego rzemiosła. Najsławniejszy z nich, Związek Strzelecki, powstał w roku 1910 i właśnie wtedy także powstał ten orzełek strzelecki na czapkę. Ustanowiony w roku 1910 bez korony, by nie drażnić najjaśniejszego pana Franciszka Józefa, z literą S na tarczy Amazonek, był często jedynym dowodem na przynależność do organizacji. Jej członkowie byli biedni, mało kogo było stać na mundur, więc za całe umundurowanie musiał starczyć taki orzełek przypięty do cywilnej czapki. Ten, w wyniku złamania blaszki, nigdy nie został ukończony i wylądował na dnie okopu, podobnie jak i idea powstania. Strzelcy dotarli do Kielc, powstanie nie wybuchło. Austriacy stwierdzili, że cała ta polska awantura jest dla nich niebezpieczna, trzeba to jak najszybciej rozwiązać, a żołnierzy wcielić do oddziałów pospolitego ruszenia. Dla Piłsudskiego byłoby to najgorsze wyjście i był gotów nawet sobie palnąć w łeb. Ale na szczęście dla niego, choć wbrew jego woli, pewni wpływowi politycy polskiego pochodzenia, którzy mieli kontakty w Wiedniu, dogadali się z Austriakami i namówili ich, żeby polskiego projektu jeszcze nie kończyć, tylko żeby przeformować go w legiony polskie formacji, która będzie walczyła u boku armii austro-węgierskiej i będzie przez nią zaopatrywana, dowodzona i kontrolowana, ale zachowa polski charakter. Ziółkowski się to bardzo nie podobało, ponieważ tak jakby przestał być głównym bohaterem oraz reżyserem spektaklu, który sam stworzył. Musiał jednak na to się zgodzić i choć bardzo mu się to nie podobało, to dołączył do Legionów Polskich i został ich żołnierzem. Był bardzo popularny, więc Austriacy nie mogli go zlekceważyć, a jednocześnie mieli problem co z nim zrobić. Facet był obywatelem obcego kraju, z którym toczyli właśnie wojnę, w dodatku poszukiwanym przez policję za terroryzm. I nie miał żadnego wykształcenia wojskowego, które uprawniałoby go do dowodzenia wojskiem, a już szczególnie oddziałem wielkości brygady. Jednakże specjalnie dla niego zakombinowali i ze starego pawlacza wyjęli troszkę już zakurzony tytuł, pamiętający czasy wojen napoleońskich, brygadiera. I tak oto jesienią 1914 roku. Józef Piłsudski został dowódcą pierwszej brygady legionów w stopniu brygadiera. By się bawić w wojsko, trzeba mieć za co. Austriacy niechętnie łożyli na legiony, więc szukano kasy, gdzie się dało. Dowodem tego jest ta cegiełka udająca banknot, pokazująca jak bardzo marzono o własnym państwie, którego jednym z symboli miał być pieniądz z orłem w koronie. Kolportowany w dawnym królestwie polskim miał pomóc obudzić w narodzie patriotyczne emocje. Oraz pozyskać pieniądze na działalność wojskowo-polityczną legionów. Naród wcale jednak się nie palił do robienia ściepy na legiony, szczególnie po dwóch latach wojny, co oznaczało głód, biedę, choroby i inne niedole. Dlatego akcja średnio się udała. Zresztą stąd w piosence o pierwszej brygadzie jest dość kołatania do waszych serc, do waszych kies. No i mimo tego, że walka trwała już dwa lata, to sprawa Polska niewiele się posuwała naprzód. Dlatego Piłsudski na początku lipca 1916 roku, będąc w ostrym konflikcie z Austriakami oraz Polakami, którzy ich popierali, postanowił ostentacyjnie zrezygnować z dowództwa. A że nałożyło się to z ofensywą Brusiłowa, gdzie pod kostniuchówką, o tej bitwie zrobiłem film na kanale, link będzie w opisie, Polacy udowodnili, że żołnierz polski jest naprawdę świetnie umotywowany i naprawdę za żarcie potrafi się bić. No a to oznaczało, że szczególnie niemiecki sojusznik zauważył, że nie można tak łatwo z tego zrezygnować. Otóż z terenów Królestwa Polskiego można było pozyskać, jak szacowano, około miliona żołnierzy, a któż by wzgardził taką ilością ludzi pod bronią. Dlatego Berlin bardzo zręcznie odebrał Wiedniowi sprawę polską i 5 listopada 1916 roku obaj cesarze ten, który urzędował w Wiedniu oraz w Berlinie Deklarowali, że państwo polskie jako królestwo zostanie powołane, żeby Polacy pod ich sztandarami się bili, a to uruchomiło istną lawinę deklaracji między Carską Rosją, Wielką Brytanią, Francją, Ameryką, Niemcami i Austrią, pod tytułem Żeby Polacy ginęli pod moim sztandarem, obiecam wam co tylko chcecie. Jesienią tego samego roku Piłsudski wrócił do Warszawy i w tymczasowej Radzie Stanu, czyli takiemu zalążkowi rządu o bardzo okrojonych kompetencjach, zajął się kwestiami wojskowymi. Tworzono polską siłę zbrojną, Polnisze Wehrmacht. Równolegle rozwijał inną tajną organizację, która działała w ukryciu, i gdy nadejdzie odpowiedni moment, miała przejąć inicjatywę. Polska Organizacja Wojskowa, w skrócie POW. Tutaj możecie zobaczyć pocztówkę przedstawiającą ćwiczenia członków POW pod Warszawą w roku 1917. Które wizytował Piłsudski. Mieli być jego wywiadem, kontrwywiadem, dywersantami i spełniać jeszcze wiele innych funkcji. Jednym słowem, asy w rękawie. Pocztówka pochodzi z okresu międzywojennego, co trochę nam zaburza chronologię, i była cegiełką na budowę pomnika pamięci poległych peowiaków. Rosja po rewolucji lutowej pogrążyła się w chaosie i praktycznie wypadła z gry. To zaś oznaczało, że żołnierz Polski na wschodzie nie był już potrzebny, a Niemcy, formując nowe polskie siły zbrojne, zażądali, żeby polscy żołnierze przysięgali nie tylko na wierność obu cesarzom, ale także na braterstwo broni z armią niemiecką. A to oznaczało, że kiedy Moskwa już się nie liczy, to większym zagrożeniem stał się Berlin, który po sformowaniu polskich dywizji, powołując się na tekst przysięgi, mógł załadować żołnierzy do wagonów i posłać na front zachodni, gdzie zostaliby zmieleni w maszynce do mięsa, tak jak pod Verdę, No a to oznaczało, że zginęliby absolutnie nawet o krok nie przybliżając Polski do niepodległości. To wywołało oczywiście oburzenie i nastąpił tak zwany kryzys przysięgowy. Żołnierze odmówili składania nowej przysięgi, a Niemcy od razu wdrożyli kontrakcję. Pakowali do wagonów i wywozili do obozów internowania, które de facto były obozami jenieckimi. Jeden z takich obozów znajdował się w Szczypiornie koło Kalisza. Ziemianki wkopane w glebę i obite papą, w których wiecznie stała woda i pływały nieczystości, gdzie nie było ogrzewania i ludzie umierali z głodu oraz chorób, nie dostawali wystarczającego wyżywienia, były problemy z ubiorem, z odzieżą. Nowa rzeczywistość dla żołnierzy, którzy jeszcze niedawno bili się za Polskę, była delikatnie mówiąc depresyjna. By ratować internowanych legionistów, zaczęto kolportować cegiełki ze sprzedaży których cały zysk szedł na zakup leków, jedzenia i ubrań dla internowanych. Były one proste, wykonane z papieru, jak ta, dla osadzonych w Szczypiornie. Piłsudskiego też aresztowano, ale jego wywieziono do Niemiec, gdzie do końca wojny miał siedzieć w Magdeburgu. Zamiast go zneutralizować, spowodowało to, że wielu ludzi, którzy wcześniej widzieli w nim wąsatego terrorystę nieudacznika, teraz uważali go za bohatera i męczennika dla ojczyzny. Potem nastąpiła istna lawina pozytywnych zbiegów okoliczności. Rewolucja bolszewicka w Rosji i rok później rewolucja w Niemczech spowodowały, że sami Niemcy wypuścili Piłsudskiego z aresztu i wysłali pociągiem do Warszawy, licząc na to, że młode, zależne od nich państwo polskie zapobiegnie połączeniu się tych dwóch czerwonych zaraz. Jednakże kiedy Piłsudski dotarł do Warszawy, ledwo się przespał i następnego dnia rano, 11 listopada 1918 roku, pierwsza wojna światowa się skończyła. Austro-Węgry się rozpadły, Niemcy pogrążyły w chaosie, i nikt Piłsudskiemu już nie przeszkadzał, żeby zrobił to, co sobie zamarzył. Rada Regencyjna przekazała mu pełnię władzy, a ten przez następne 4 lata, jako tymczasowy naczelnik państwa, tworzył zręby państwowości, jednoczył trzy zabory, walczył z sąsiadami o granice, no i przede wszystkim, co najbardziej zbudowało jego mit jako bohatera, obronił młodą Polskę przed bolszewicką nawałą. I gdybyśmy na tym zakończyli ten opis, to naprawdę byłby wspaniałym i nieskazitelnym bohaterem. W grudniu 1922 roku Sejm, zgodnie z ówczesną ordynacją, Wybrał pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza. Piłsudski przekazał mu władzę i zapewne prędzej czy później albo sam, albo z drobną pomocą przeszedłby na polityczną emeryturę i na tym jego rola by się zakończyła. Ale niestety tak się nie stało, bo kilka dni później prezydent został zastrzelony i to spowodowało polityczny chaos. Piłsudski rok później, w 23 roku zadeklarował oficjalnie odejście z polityki. Lecz siedząc w sulejówku, wcale nie podlewał kwiatków i nie bawił dzieci, lecz przyjmował dawnych towarzyszy walki, rozmawiał z nimi, orientował się w sytuacji i kolokwialnie mówiąc, knuł. Pozornie więc nie było go, ludzie mogli do niego wzdychać i marzyć o tym, że któregoś dnia przyjedzie na białym koniu i zrobi porządek z tym burdelowatym sejmem, w którym żaden rząd nie potrafi się utrzymać i rządzić, bo wszyscy są zbyt zajęci wyrzynaniem się nawzajem, a on. Bezpiecznie, spokojnie poczeka, popatrzy i dopiero wtedy włączy się do akcji. W maju 1926 roku uznał, że to jest idealny moment na wielki comeback do polityki i zrobił to z przytupem, organizując krótki, acz krwawy zamach stanu, w wyniku którego przejął pełnię władzy w kraju. Powołał nowy ruch, Sanację, co oznacza odnowę, gdzie z pomocą dawnych towarzyszy walki i konspiracji miał odmienić oblicze polskiej demokracji. Może jeszcze na tym etapie była nadzieja, że to się nie skończy tak źle, ale niestety w roku 1928 doznał udaru mózgu. Już wcześniej przebył bardzo wiele chorób, które wpłynęły na jego stan zdrowia, no a że już wcześniej nie był człowiekiem łatwego charakteru, to te choroby zmieniły go nie do poznania. Stał się wulgarnym, agresywnym dziadem, który miał coś na myśli, ale nikt nie mógł tego zrozumieć i żądał tu, teraz, natychmiast, żeby wszystko się działo. A ludzie, którzy go otaczali, od razu świetnie to wykorzystali. Także główny obszar zainteresowania Józefa Piłsudskiego z kolejnymi latami malał, aż de facto ograniczał się tylko do wojska. Znakiem postępującej militaryzacji było coraz więcej publikacji nawołujących obywateli do patriotycznego wzmożenia. Dobrym przykładem zmiany podejścia do wychowania obywatela jest książeczka Szkoła Junaka Służba której okładkę zdobi podobizna marszałka. Zbiór opowiadań, zarówno militarnych, jak i obyczajowych, pomieszanych między epokami od czasów piastowskich aż po wojnę polsko-bolszewicką. Junackie chówce pracy powstały dopiero dwa lata po napisaniu tej pozycji. Podobnie jak harcerstwo, przysposobienie wojskowe, strzelec i wiele innych organizacji miały przygotowywać młodych ludzi do ciężkiej pracy i walki za ojczyznę. Nowy typ obywatela. Miał odpowiadać wyobrażeniom Ziółka z czasów pracy w legionach, gdy robota polityczna, gospodarcza i edukacyjna była ściśle związana z walką zbrojną. Gdy wydano tę książeczkę, Józef Piłsudski był już umierający, walczył z rakiem i przegrał tę walkę 12 maja 1935 roku. Naród pogrążył się w żałobie, a marszałek zostawił po sobie nie tylko piękne wspomnienia z czasów I wojny światowej czy walki o granice. Ale także zostawił trochę zdemolowany system, Berezę Kartuską, no i konstytucję kwietniową. Także nie wszystkie rzeczy z nim związane są na tyle miłe, by ludzie chcieli o nich pamiętać. Ale jego śmierć tak naprawdę nie zakończyła żywotu jego osoby, która już się. Oderwała od fizycznego człowieka i stała się pewnym mitem, który żył już własnym życiem. Mitem bardzo wygodnym, ponieważ po śmierci stał się postacią lubianą i szanowaną, pamiętano tylko jego dobre zasługi, a jednocześnie, jako że był martwy, to nie było ryzyka, że coś klepnie, powie bez pomysłu i tym sposobem nie stanowił już dla nikogo zagrożenia. Tak się stał idealnym wręcz narzędziem do prowadzenia walki politycznej, która od razu po jego śmierci wybuchła między politykami, których osierocił. Najlepiej to widać tutaj, w żołnierzu legionów wydanym w drugą rocznicę śmierci marszałka. Obszerne cytaty z Piłsudskiego, teksty gloryfikujące czyn legionowy i przewodnią rolę żołnierza w rządzeniu narodem. Ustami martwego marszałka przemawia ryc śmigły i środowisko Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, Giszu. Po wielu stronach cytatów i żewnych wspomnień następuje creme de la creme. Pierw odezwa do obywateli, przypomnienie ustawiające do pionu – bądźmy wierni testamentowi marszałka. Przewracamy stronę i sru! Pułkownik Adam Koc ogłasza powołanie do życia obozu zjednoczenia narodowego i nakazuje byłym legionistom wspierać nowy polityczny twór, który jest miksem programu PPS-u, endecji i wielu innych ugrupowań. Zachowawczy, nacjonalistyczny, rasistowski i zwyczajnie głupi. Nie bez powodu pod koniec życia Piłsudski jechał śmigłego Rydza jak burą sukę. Ale to jednak Śmigły został symbolicznym następcą marszałka. Niedługo potem polski sen o potędze się skończył, zmiażdżony przez hitlerowskie i bolszewickie gąsienice czołgowe. Piłsudski nie dożył tego. Wina za zagładę Polski spadła na sieroty po sanacji. A II wojna światowa oraz PRL praktycznie zmiotły większość rzeczy, jakie po sobie pozostawił. To, czego nie zniszczyli Niemcy, bolszewicy czy potem nasi rodzimi komuniści, najzwyczajniej wykończyła biologia. Umarli ludzie, którzy go kochali, ludzie, którzy go nienawidzili, zniszczono wiele rzeczy, które po sobie zostawił, ale coś jednak przetrwało. I z tak bardzo wielu rzeczy, z tak bardzo wielu dokonań, jakie po sobie pozostawił, największą i najbardziej rozpoznawalną rzeczą, jaka do dziś funkcjonuje, jest niestety kult jednostki. A on powoduje, że powstają różne dość kuriozalne przedmioty, takie jak te spinki do mankietów z podobizną marszałka. Dzisiejsi ludzie nie bardzo wiedzą, co się wtedy działo, o co chodziło. Pamiętają tylko tyle, że facet z wąsem, z którego wszyscy się śmiali, mieli go za nie udacznika, Wygrał Polskę. Nikt nie bardzo wie, jakie było tło polityczne. Jak bardzo dynamicznym krajem była druga RP, jak dużo się tam politycznie działo i niestety też jak dużo rzeczy nam się nie udało. To wszystko gdzieś zniknęło, o tym zapomniano i pamiętamy tylko, że był taki pan z Wąsem, który dużo dla Polski zrobił. Te spinki zaś z całego tego zestawu trochę tego rozczłonkuję, bo spinki wyślę Erykowi, który pomaga mi na patronajcie. Chciałeś, żebym cię zaskoczył, masz, czuj się zaskoczony. Serdecznie dziękuję za wsparcie. Także ludziom dzięki, którym w ogóle te przedmioty zebrałem. Chcieliby oni pozostać anonimowi, niemniej pozdrawiam. I mam nadzieję, że to było coś innego, coś ciekawszego. Życzę wam wszystkiego dobrego. Teraz będzie wszystkich świętych, także pamiętajcie o grobach zaniedbanych, szczególnie o grobach ludzi, którzy nie byli takimi wielkimi postaciami jak Piłsudski. Ale gdyby oni wtedy nie żyli, gdyby często oni nie zginęli, to i Piłsudski nie trafiłby do podręczników historii. Dziękuję Wam, pozdrawiam i trzymajcie się, cześć.